Umawialiśmy się, że miałem nic nie mówić. Widać, że nie wszystkie umowy się dotrzymuje. To taka niedawno moda w naszej ojczyźnie. Ale jak już tutaj jestem, to podzielę się z wami takim moim osobistym doświadczeniem. Gdy śpiewaliśmy tą pieśń Abba Ojcze, przypomniałem sobie, że kiedy ta pieśń powstała i była śpiewana przy okazji Dnia Młodzieży, Światowego Dnia Młodzieży, który odbywał się tutaj w Częstochowie, ja stałem jako kleryk redemptorysta mniej więcej pośrodku tego placu. I przyznam się wam, że noszę tą pieśń w swoim sercu. I ona prowadziła mnie przez lata seminarium i prowadzi dalej. Jeśli ktoś na tym placu czuje się związany z tą pieśnią i czuje, że Bóg go wzywa, to nie lękaj się, bracie albo siostro. Trzeba za nim pójść. Odważnie, do końca, a miarą tego pójścia jest świętość. Świętość, która jest nie tylko normalnością, ale świętość, która jest pełnią życia. Wrócicie za kilka godzin do domów. Myślałem o was. Jak wrócicie? Może w deszczu, może w burzy, ale też co z sobą stąd zaniesiecie? Zanieście przesłanie, które umocni waszą wiarę i również da wam odwagę szukania w życiu rzeczy wielkich, to znaczy wzrastania do świętości. Nie byle jakich, nie takich krótkotrwałych, ale rzeczy, które być może będą trudne, będą domagały się od was ważnych decyzji, może również i wyrzeczeń. Trzeba te rzeczy brać i je podejmować. Nie możecie zdradzić tych waszych spotkań tutaj. Już 16 dzisiaj. Jestem tutaj z wami kolejny raz. I tak sobie dzisiaj pomyślałem, że te spotkania wiele dają mi osobiście. Dziękuję wam za waszą obecność. Dziękuję za świadectwo waszej wiary, za waszą młodość i siłę, za radość. To wszystko daje nam Chrystus. Nic wam nie odbiera, ale wszystko daje. Z tym przesłaniem jedźcie do waszych domów.